Hej, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja się tak nie bardzo pokazuję, bo mnie trochę zmogła choroba, ale przyszłam wam jeszcze pokazać, co zakupiłam na Podlasiu, bo nie wszystko wam zdołam pokazać. Byłam w Pepco i kupiłam taką srebrno-białą podkładkę i taką ciemno-szarą, bo myślę, że no, można je zrobić w ten sposób, czy w inny, czy osobno. Zobaczymy, co w kamerze będzie lepiej wyglądało. To będzie podkładka pod nowy wystrój, na pewno jakiś, któryś z kolei. Kupiłam kota, nie kupiłam. Przecież kot musi być, tak? Naklejki w Biedronce. Były takie, które mam, tych nie mam. Więc po prostu wzięłam, było jedno. Kupiłam mnóstwo washi tape, bo wam pokazywałam, że tam był ten sklepik taki fajny. No i jeszcze dostałam gratis serduszka, ale... A, tak, kotek. Ale washi tape są przecudne. Mamy na przykład klatki, albo właśnie taki retro vintage styl. Kwiatki, szpilki, obcasy. Proszę bardzo. Potem znowu łap ostrość. Proszę, z takimi kluczykami to mam trochę więcej tych taśm. Tutaj też jakieś kwiatkowe. Właśnie one są wszystkie takie, słuchajcie... O, takie retro vintage. Mam po kilka, pokazuję. Chodź tutaj. Chodź tu, chodź tu. Te czarne będą nawet do księgi cieni fajnie wyglądały. Tu łap ostrość. Tu. O. Te czarne będą nawet do księgi cieni fajnie wyglądały. To właśnie po to wzięłam. Troszkę więcej. Są takie stare mapy jakieś. Tego typu rzeczy. Na AliExpress jest tego mnóstwo, tylko ja jakoś, a powinnam zacząć zamawiać, bo, że tak powiem, moi osobnicy, z którymi przebywam ostatnio, to wiedzą, jak to zrobić, bo jestem AliExpressowo upośledzona, ale, o, jedną taką szerszą, także tak to wygląda. No jeszcze byłam na ryneczku i była taka fajna torba. Ona jest granatowa, ma taki fajny dzyndzel, gruby. Ona oczywiście nie jest skórkowa, aczkolwiek tworzywo, chociaż powiem wam, bardzo skórkopodobne, bardzo fajna. Ma tutaj taką kieszonkę, do której można wsadzić telefon, to jest bardzo fajne. I jedną dużą kieszeń, tutaj w środku ma coś na zamek. Nie, nie ma nawet nic na zamek, bo tak patrzyłam, jedna duża kieszeń zapinana, ja tak lubię. Jest niewielka na długim sznurku. Tak jakby na krótkie wyjście może być. Także takie jeszcze resztki zakupu wam chciałam pokazać. Kotek z wami się tutaj wita. Cześć, Dziunia. Dziunia. Powiedz ciociom cześć. Dziuniaczko. Tak. Ciocie ci machają wszystkie. Bo ty jesteś najładniejszym kotkiem ever. Tak. Prawda? Zawsze przy zakupach, słuchajcie, jeszcze jednego holu nie było, gdzieby się Dziunia nie pojawiła. Taka prawda. Chcecie wiedzieć lub nie wiedzieć, ale zobaczcie, kicia śpi z hrabiną. No właśnie tak jest. Kot rządzi. Łapki wyciąga. Przytula się. Patrzy się w kamerę chociaż? No jasne, o, ale jak normalnie gwiazda. Pełen wymiar. Gwiazda. No. Gwiazda. A ja ją targam no. Za ogon. O. Tak. O. I pokazuję łapką, kto tu rządzi. Tyś moją panią. Ja tu hrabina jestem, powiedz, tak? Mruczuś. Mruczuś. I masaż stóp, o. Czyli kocie spa. Kocie spa. Ale jak? No, że to nie miałbym już. Nie. Moją pozdrawiam kicię i pozdrawiamy Bonifacego. O Bonifacego szczególnie. Szczególnie. Tak. Czyli wróżka. Czyli jestem, czyli wróżka przy pracy. Słuchajcie, mamy dzień telefoniczny. Ale drobna chwila przerwy i ja jestem przy spisywaniu zaklęć, dlatego że księga cieni, którą powinnam zrobić update, bo jest już ładnie też uzupełniona,
Ona się cały czas uzupełnia, żeby nie było. Także wszystkie te zaklęcia, które są moje w tej księdze, są widoczne. Jest kawka. Jest kawka. Ja jestem w piżamie. Jestem chora, jestem w piżamie. Sorry. Jest Marcinek. Jest Marcinek. Ale właściwie zaczęłyśmy nagrywać, bo chciałyśmy Wam pokazać Open Box. Ponieważ, słuchajcie, to nie jest tak, że nie, ale my no, inwestujemy w kanał. Słuchajcie, jest kamera. Tylko, że teraz jeszcze weź znajdź jakieś te... Papier jest, bo jest katar, także spoko. Jest kamera, żeby Wam lepszy odbiór był. I nie wiem, czy ja to ustawię w tym programie, ale jak my to zrobili? Przecież to jest jakaś... To jest dziurkę wytnę, czy co? Znaczy, kamera. Wielkość pudła. Kamera. Jest dziurka chyba wytnę, nie? Wytnij dziurkę z góry już. No wytnę dziurkę, bo... A jak ona jest z góry? Będzie kot miał pudełeczko do wchodzenia. Myślę, że to już jest... chyba nawet czeka. No. Ja to się boję, że ja czegoś nie przycięła i... Podejrzę gdzie... Paluszki. Dobra, na dole jest, można ciąć. Bo kupiłam taką dosyć dobrą kamerę, żeby też na mnie było ładny widok. Kot będzie zadowolony, myślę. Aha, bo to jest przypięte. Aha, teraz jest nowy system, tak. Nowy system, że się... Ale to są takie wielkie pudła biorą, to jest w ogóle... Nieekonomicznie. Drzewa płaczą po prostu. No i żyj teraz, jak to się mówi, ten takie życie, takie bez tych, tych. Przecież to nie jest normalne życie, to już trzeba by się było w Borach Tucholskich zamknąć i w ogóle mamy kamerę. No słuchajcie, to jest taka kamera, jak ja to mam, tego Logitecha. Aha, no. Mam z góry, to jest bardzo dobra jakość, to jest tam Full HD i cały tam. To może jeszcze nie jest 4K, ale jest 1080p. Cokolwiek tak, to nie oznacza. Także okej, okay, no zobaczymy, może nowszy model. Ja przypuszczam, że teraz wiesz, oni muszą iść równo z technologią. Muszą iść z technologią. To wymieniamy coś, co ma kabel na taśmę klejącą. No. Także tyle dobrego. Dobra, a ja przygotowuję kotu pudło, słuchajcie. Teraz tylko na pewno wejdzie. A to jest taka wielkość pudła, myślę, że po kociemu bardzo. No, chyba bardzo, nawet bardzo, bardzo. Tylko bardzo. Trzeba by było mu coś miękkiego dać. Jakiś kocyś. Kocyś mały, jakiś szaliś. Szalisiów mam. Szalisiów, tak? Kocysiów, kosteczków, poduszków. Poduszków mu nie dam, poduszków to ja używam. Dobra, czyli mamy kocio-friendly, pyłeczko, no, zaraz. Hop, kotek. Kisia. No iść. Nie, no, jeszcze, no, nie. Jeszcze nie. Jak musi będzie akceptacja, to tak, nagramy. Musi się sama kapnąć. Dobra, papa, do zobaczenia. No i słuchajcie, dzisiaj będzie pomidorówka. Patrzę, że o, Insta friendly. Słuchajcie, jest pomidorówka, bo był u nas Grzegorz i nam, choruszkom, przytargał pomidorówę własnoręcznie robioną, także chwała, cześć, cydr i tęcza pomidorówce i Grzegorzowi. Jestem przeszczęśliwym posiadaczem dwóch pieczątek. Słuchajcie, mam, tu już Wam zrobiłam, jak one ładnie wyglądają. Jedna jest to typowo firmowa pod sklep, pentagram Joanna Wiśniewska, druga po prostu z pentagramem, sobie tak zażyczyłam, turkusową. Bardzo mi się podoba, są dwie wielkości. I tutaj nawet na pudełeczkach jest jakby napisane, może ta turkusowa, pudełeczko powiedz przecie, ma 48, tak 46 mm, a ta nieturkusowa, czyli czarna, ma 52 mm. No różnica, powiem Wam, jest widoczna. Bardzo, bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że Wam też się podobają. Jak tak, zostawcie łapkę. Będzie łapka dla pieczątek. Są śliczne już tutaj zrobione, także naprawdę bardzo fajne. No i tutaj zamawiałam u jednego jednorożca. Firma, zawsze chciała mieć okrągłą pieczątkę, bo to jest takie, wiecie, jak kiedyś królowie stemplowali, lakowali koperty, to zawsze tymi pierścieniami okrągłymi, tymi pieczątkami tam walili. I zresztą jak byłam mała, miałam okrągłą pieczątkę do czegoś tam i byłam przezadowolona, że była okrągła i była pieczątką. Więc spełniło się kolejne moje marzenie, może drobne, ale
spełnione, a wiecie, że z drobiazgów składa się życie. No i co? I robią się, słuchajcie, pieczątki na torebkach, bo tak to właśnie miało wyglądać, że no wiecie, z dobrą energią pentagram Joanna Wiśniewska, ja i pięć żywiołów razem na pieczątce świętej zaklętej, każde narzędzie magiczne musi być konsekrowane po prostu energią cudowności. No więc tak już będzie. Tak już będzie i już. Także ja jestem zachwycona, jestem pieczątkowo orgazmicznie zorganizowana. Ta-dam!